Mimo wzrostu cen przynajmniej na razie podróżujemy i to jak mówią eksperci, poziom sprzedaży można spokojnie porównać do tego z roku 2019. Sezon był naprawdę zupełnie niezły. Mamy końcówkę wakacji, więc póki co jest naprawdę sporo klientów. Natomiast no, były tygodnie takich wahań, tak jak maj czy czerwiec były naprawdę bardzo, bardzo duże wzrosty sprzedaży i tych klientów było bardzo dużo. Natomiast oczywiście już lipiec był taki troszeczkę wygaszony, chociaż trzeba przyznać, że ta druga połowa lipca później rzeczywiście też tych klientów zaczęło przybywać. No, ceny euro, ceny paliwa no, niestety poszybowały dość mocno w górę i z automatu te wszystkie wakacje też podrożały. Druga sprawa, mnóstwo klientów, którzy kupowali na tak zwanych przedsprzedażach, o których tutaj wielokrotnie żeśmy razem rozmawiali, no wygrali jak zawsze. No, trzeba przyznać, że to jednak te ceny były około 20-30% niższe niż później na tak zwanych lastach czy takich normalnych ofertach, które tutaj żeśmy składali dla klientów. To, co tu i teraz, na pewno może cieszyć organizatorów wyjazdów. Jednak branża turystyczna obawia się o swoją przyszłość. Nie ma bowiem raczej szans na szybkie obniżenie się inflacji czy spadki cen, co będzie miało wpływ na decyzję, na co wydać pieniądze. Całkiem możliwe, że tak może być. No, jeszcze tego nie czujemy, bo to oczywiście tutaj mamy sierpień jeszcze. Dopiero jeden z turoperatorów wystartował z przedsprzedażą na przyszły sezon. Te ceny są naprawdę niezłe, także zachęcam, przychodźcie do biur podróży i już sprawdzajcie oferty na przyszły sezon. Myśmy już zaczęli sprzedaż 2023 roku, także cała prawie już oferta, zwłaszcza tutaj Europy jest. Jest oczywiście mnóstwo wyjazdów narciarskich, no na to trzeba zwracać uwagę, żeby kupować gwarancję niezmienności ceny. No to jest podstawa, że dzisiaj, jeżeli coś kosztuje, nie wiem, 5 tysięcy, to żeby sobie to doubezpieczyć za te kilkadziesiąt złotych i mieć gwarancję tego, że za pół roku, jak będziemy dopłacać do tej oferty, też zapłacimy 5 tysięcy, niezależnie czy euro będzie 5 zł, czy 4,50. Jak ułoży się przyszłość branży turystycznej, pokaże czas. Tymczasem wiele osób jeszcze nie wykorzystało swojego urlopu, który planuje na przykład we wrześniu, kiedy będzie już po wakacjach i przynajmniej teoretycznie powinny spadać ceny. Nawet do 30% potrafi spaść. Także jeżeli chodzi o wrzesień, jak najbardziej. Z tym, że no, takie kierunki z kolei jak Egipt, czy powiedzmy jakaś tam Turcja, no to jeszcze te, ponieważ tam jest naprawdę bardzo ciepło, więc te kierunki jeszcze trzymają cenę. Natomiast już Majorka, już jakaś tam Kreka, już Kos, już te tutaj greckie wyspy, no na pewno będą znacznie tańsze niż były tam lipiec, sierpień i początek września. Także później w tej drugiej części września one na pewno będą mocno spadać.